Cześć. Jedziemy z recenzją moich ukochanych obecnie butów Pików od Louis Williamsa. Butom od razu daję 10 na 10. Są świetne i to musicie wiedzieć od początku. Buty widzieliście już na moim kanale w takim pierwszym review. First impression, to się tak ładnie mówi. W których omawiałem te buty, ponieważ pierwszy raz coś takiego widziałem, miałem. I jestem tak pozytywnie zaskoczony, jakie te buty są wygodne. To jest po prostu nierealne. Amortyzacja jest naprawdę dobra, ja jestem zaskoczony, bo grałem w tych butach na betonie, łaziłem w tych butach dużo, biegałem w tych butach i jest tylko jeden minus tych butów, do którego przejdę później. Ale ogólnie buty są kozak i to mówię już na początku odcinka. Jestem tak zaskoczony nimi, że normalnie kopara mi opadła. Pozdrawiam Michała Kopczyńskiego. Przechodząc do samego omówienia buta. Jak widzicie, buty no, są w pięknym stanie, trochę już uwalone, ta piękna biała podeszwa. No ale cóż, no to są buty, w nich się użytkuje niestety, a nie kładzie na półeczkę. W szczególności buty sportowe. Buty się łatwo naprawdę zakłada. Buty są wygodne. I wygoda w tych butach to jest ich zacznę od wygody, ponieważ tu będzie jeden mankament butów. Naprawdę są wygodne. Ta skarpeta jest fajna. Mimo, że nie ma wielu poduszek w zapiętku, bo prawie w ogóle ich nie ma, to nic mi nie uwiera w Achillesa, co jest dla mnie mega zaskoczeniem. Jestem zdziwiony jak nie wiem, bo zazwyczaj potrzebuję tony poduszek albo ładnego zagłębienia tutaj dla pięty i właśnie to tutaj mamy, to zagłębienie, gdzie pięta się zapada i ona ładnie siedzi i nic się nie ciśnie w Achillesa. To jest super. Sama wkładka też jest bardzo fajniutka, grubiutka. Może ją wyciągnę. O, ładna wkładeczka od Pika. Też jestem zaskoczony, że Pik ma fajne buciki. I tak, jeśli chodzi o tą skarpetę, no to naprawdę, nie dość, że przepuszcza powietrze, to jeszcze jest naprawdę mięciutka, nic się nie ciśnie. Ten system wiążący jest ok, naprawdę, można sobie ścisnąć naprawdę fajnie te buty, dopasować do twojej stopy, a jak wiadomo ja mam kanciatą stopę, więc to jest dla mnie bardzo ważne. I jak jesteśmy już przywiązani, to jest jedyny mankament. Wiecie, że już first impression o tych butach, dotykając tych sznurowadeł, ja już wiedziałem, że będzie lipa. Bo te buty mają ten sam problem, co miały Hardeny jedynki, Crazy Explosive, czyli buty Adidasa sprzed kilku lat, no rozwiązują się niemiłosiernie. Jak mocno ich nie zawiążesz, to one się non-stop rozwiązują. Problem z nimi jest. Te buty bardzo łatwo się rozwiązują i jakbyś mocno ich nie zawiązał, to i tak będzie dupa. Więc to jest ich jedyny i największy mankament. Więc dla mnie w butach, które tak naprawdę nie są drogie, bo w przeliczeniu na złotówki wyhaczycie je za spokojnie 300 zł, a buty są świetne. Do tego twarda guma. To jest, drodzy Państwo, jak we wszystkich Chińczykach, złoto, ponieważ na tartan, na outdoor buty będą świetne. Ta guma wytrzyma dużo dłużej. Taka jest prawda. Musimy po prostu na dwór brać buty z twardszą gumą, ponieważ ta mięciutka guma od razu się zetrze i będzie dupa. Więc trakcja też jest naprawdę dobra. Mimo tej grubej gumy, trakcja też jest fajna. Nie wiem, czy znalazłem jakikolwiek minus poza tymi sznurowadłami, ponieważ amortyzacja jest super. I aż mnie boli, że to mówię, ale podczas biegania w tych butach i często biegam w Hardenach trójkach, to w tych czuję lepszą amortyzację przy bieganiu niż w Hardenach trójkach. No dla mnie to był mind blow. Po prostu mindfuck. No, jak w butach chińskich, za które dałem niecałe 200 zł, może być lepsza amortyzacja niż w Hardenach trójkach? No, ale może być, a tam jest boost w Hardenach trójkach, przypominam. No tutaj ta amortyzacja jest nieziemska, ja jestem kozacko zaskoczony.
No jeśli chodzi o cenę do jakości, no to tutaj niestety nie możemy za wiele się wypowiedzieć, ponieważ ceny są różne. Można na oficjalnej stronie Pika, Pik też oficjalnie sprzedaje na AliExpress, więc też tam możecie szukać. A na AliExpress, jeśli byście chcieli takich firm jak właśnie Pik, Leaning, Anta, no to możecie głównie na AliExpress szukać, ponieważ oni dystrybuują to na Europę, na Polskę. I tam raczej nie ma fejów tych firm. No a zresztą macie nawet oficjalne sklepy tych firm na AliExpress, więc no, wchodzicie na oficjalną stronę i ona was przekieruje na AliExpress, więc nie ma najmniejszego problemu i tam często są bardzo fajne promocje po kilkadziesiąt procent, więc na spokojnie można je kupić za 200-300 zł. Bez. Tak samo wizualnie, te buty są śliczne. One, Patryk, mówią 50 na 10. Naprawdę, no jestem... Nie sądziłem nigdy, że będę się tak podniecał Chińczykiem. No. No cóż, z wiekiem zmieniają się fetysze. I... No co mam powiedzieć? Kupujcie sobie te buty, jeśli macie możliwość. Jeśli jesteście w Chinach, mam nadzieję, że ten odcinek wchodzi już jak skończyła się pandemia i mogę normalnie pracować, to jedźcie sobie do Chin i jak będziecie w Chinach, kupcie sobie te buty, bo są super. Albo zamówcie sobie po prostu przez AliExpress, ale myślę, że zamawianie przez AliExpress to największy koszt to będzie transport. Wiesz, że ja nigdy nic nie zamawiałem przez AliExpress, więc nie wiem jak to wygląda, więc wolę się nie wypowiadać. Buty spokojnie daję 10 na 10, bo rzadko spotykam tak dobre buty, które mnie tak zaskakują i jedynym mankamentem jest to, że się słabo wiążą. No daj pan spokój, ile jest butów, które obcierają, mają samą amortyzację czy coś i tak są świetnie oceniane. Tutaj jedyny mankament to te sznurowadła. Nie ma nic innego. Buty są świetne. Polecam. Znak jakości Patryk Kołodziejczak. Na razie.